sprawdzone informacje i rozmowy na istotne tematy. Pora na Wieczorny Ekspres, który prowadzi Wiktor Świetlik. Dobry wieczór Państwu. Dzisiaj połączymy dwa tematy, właściwie poruszymy dwa tematy, które w pewnym momencie się połączą. Temat bardzo szeroko pojętej polskiej wsi i rozmaitych problemów, które dotyczą wsi rolnictwa, a także najnowszego filmu Agnieszki Holland, który budzi dość duże kontrowersje, podobnie jak budzą duże kontrowersje wypowiedzi reżyserki towarzyszące temu filmowi. Rozmaite komentarze dotyczące Straży Granicznej, ale też Polaków jako społeczeństwa towarzyszące promocji tego filmu i rozmaitym rozmowom związanym z tym filmem. W gruncie rzeczy drugi temat poruszę przede wszystkim z moim drugim gościem, z Piotrem Gursztynem, dziennikarzem i publicystą. Natomiast obydwa tematy poruszę z pierwszym gościem, którym jest Jan Krzysztof Ardanowski, były minister rolnictwa, obecnie doradca prezydenta RP. No i człowiek Prawa i Sprawiedliwości na nowo, jak rozumiem. Czy tak, panie ministrze, jest? Nie wiem, czy już mówić, panie ministrze. Teoretycznie funkcja nie jest taka stała, ale pewnie znowu, jeżeli PiS będzie dalej rządził, to pewnie znowu pan będzie. To nie ode mnie zależy. Pozdrawiam wszystkich, pana również. To jest pytanie nie do mnie. Natomiast ja się cieszę, że PiS pewne wnioski wyciągnął i w sprawach dotyczących wsi pewne błędy naprawia. Błędy, które ja przecież bardzo jasno wytykałem i stąd tam te moje różne perturbacje z PiS-em były. Nie zaangażowałbym się w politykę. Proszę mi wierzyć, ja już jestem doświadczonym człowiekiem. Pewnie nie kandydowałbym, bo jestem stały w poglądach, gdyby nie było zmiany w PiS-ie w podejściu do rolnictwa. Skoro ją dostrzegam, to będę w dalszym ciągu wspierał tę formację, ponieważ ona w dalszym ciągu jest formacją nadziei, również nadziei polskiej wsi. Nie bardzo widzę alternatywy również u naszych przeciwników politycznych w innych partiach. Tam generalnie albo frazesy, albo zero poglądów na temat wsi. Panie ministrze, zaraz przejdziemy i do programu PiS, i do propozycji przeciwników, ale wcześniej chciałbym jeszcze państwa zachęcić, żebyście wzięli, można powiedzieć, udział w drugiej części programu, czyli i w temacie, który również poruszę z panem ministrem, a także z kolejnym gościem, czyli w kwestii filmu Agnieszki Holland, i zapraszam serdecznie do brania udziału w sądzie, którą możecie państwo znaleźć pod naszym materiałem. Czy uważasz, że Zielona Granica Agnieszki Holland to kampania wyborcza? Zapraszam serdecznie do brania udziału w tejże sądzie. A teraz wracamy na trochę z Zielonej Granicy do Jana Krzysztofa Ardanowskiego, do PiS-u i do perypetii z rolnictwem Prawa i Sprawiedliwości. Pan w pewnym momencie był dość wyrazistym krytykiem niektórych procesów, które zachodziły w Prawie i Sprawiedliwości i stosunku tej formacji do rolnictwa, szczególnie do rynku rolnego, ale też do kwestii chociażby ochrony zwierząt, czyli chociażby tej tak zwanej piątki Kaczyńskiego. Panie redaktorze, ja jestem związany z wsią całe życie. Jestem od 300 lat, moja rodzina zajmuje się rolnictwem. Jestem po studiach rolniczych, miałem okazję z różnych punktów widzenia to rolnictwo obserwować i jako rolnik, i szef izb rolniczych, doradca prezydenta, niezbadane wyroki opatrzności sprawiły, że byłem ministrem, więc mam możliwość oceniania rolnictwa, myślę, że w sposób o wiele bardziej precyzyjny i bardziej przewidywać skutki różnych działań niż politycy wielu partii, również i mojej partii, mieszkający w mieście, którzy mają często dość infantylne, takie trochę stereotypowe wyobrażenie o sprawach wsi. Wieś przechodzi ogromną metamorfozę, również w sensie psychologicznym, jest pewnego rodzaju rewolucja godności. Ludzie przestali się wstydzić tego, że są ze wsi, tak jak to przez dziesiątki lat bywało. Rozwijają swoje gospodarstwa, kształcą dzieci, starają się przyzwoicie żyć, mają różnego rodzaju zainteresowania. Oczywiście problemów jest wiele, więc ja, żeby być w zgodzie z sobą, starałem się najlepiej, jak potrafiłem, wspierać to rolnictwo w sposób, wydaje się, racjonalny, bo nie jest jedynym rozwiązaniem, albo powiedziałbym żadnym rozwiązaniem, zwiększanie dopłat do wszystkiego, dotacji do wszystkiego. Trzeba postawić na sprawy rynkowe, żeby rolnicy żyli z tego, co wyprodukują, z tego,
co trafi na dobrze zorganizowany rynek za przyzwoitą cenę akceptowaną przez konsumentów. Nie dotacje, tylko właśnie taki rynek jest marzeniem rolników. Natomiast kiedy PiS w sposób nielogiczny, mówię wprost i wbrew środowisku wiejskiemu, nie tylko mnie tam można było pominąć, ale zaczął lansować jakąś politykę prozwierzęcą, proekologiczną, która by zaszkodziła rolnictwu, mówię o piące dla zwierząt, no to ja nie mogłem tego akceptować, wiedząc o tym, co mnie czeka, że za postawienie się również Kaczyńskiemu poniosę konsekwencje, ale uważam i w PiS-ie przyznano, że już nigdy nie będzie powrotu do piątki dla zwierząt. Również jakieś inne potknięcia dotyczące w pewnym momencie zagrożenia uprawy rzepaku w Polsce. Mówię o pewnych rzeczach szczegółowych, z faktu, że chciano ograniczyć biopaliwa, udało się przekuć w sukces. Będziemy zwiększali wykorzystanie surowców rolniczych do produkcji biopaliw, bo my mamy te surowce, potrzebujemy na rynku paliw zarówno wspieranych przetworzonym olejem rzepakowym, jak i bioetanolem. Dzięki temu będziemy mogli zagospodarować też kilka milionów ton zbóż w Polsce. Protestowałem bardzo zdecydowanie przeciwko zbożu z Ukrainy. No, miałem rację, nie chcę być Kasandrą, ale to wszystko, co do tej pory również kierownictwo PiS-u, kierownictwu przedstawiałem, niestety jota w jotę się spełniło. To jest taka smutna konstatacja, ale widzę jakieś opamiętanie, widzę jednak pewne nowe propozycje. Pracujemy nad następnymi. Ja mam też jeszcze w głowie kilka korzystnych, nie na rozdawanie pieniędzy, tylko korzystnych dla wzmocnienia ekonomicznego rolników, więc będę tę partię wspierał, bo jest partią nadziei. Panie ministrze, pan wspomniał o problemie ze zbożem ukraińskim. To jest taki chyba największy dzisiaj, problem, który jest najbardziej eksponowany medialnie, związany w tym momencie z polskim rynkiem produktów rolnych i produkcją w ogóle. Czy my mamy do wyboru, że albo się ugniemy i będziemy przyjmować to zboże ukraińskie, albo tak naprawdę zawrzemy jakiś zniły kompromis, w wyniku którego ono i tak będzie w jakiś nielegalny dla nas sposób trafiało, albo się postawimy i będziemy mieli złe relacje z Ukrainą, która nam jest potrzebna, bo za nas toczy wojnę. Czy pana zdaniem to można zrobić jednak w jakiś rozsądny sposób negocjacyjny? Rozsądnie trzeba z Ukraińcami rozmawiać. Oni muszą zrozumieć również nasze interesy. Pomogliśmy, nie oczekując w zamian podziękowań, bo przecież nie po to pomagamy. To, co pan powiedział, tam się toczy walka o wolność również Polski. Ale Ukraińcy nie mogą żądać zniszczenia rolnictwa w Polsce, a tym będzie wpuszczenie żywności w ogromnych ilościach do Unii Europejskiej. Zresztą to jest pytanie, na które ja mam odpowiedź. Czy my pomagamy Ukrainie? Przecież to zboże, które jest eksportowane, to jest zboże kilkunastu międzynarodowych firm, holdingów bardzo bogatych, niemieckich w szczególności, ale również rosyjskich, chińskich, amerykańskich, które tam na tym rolnictwie ukraińskim pasożytują, mają kilkanaście milionów hektarów czarnoziemu i to im nabijamy kabzę, a nie temu biednemu, skołowanemu, przestraszonemu społeczeństwu ukraińskiemu. To mamy się otworzyć i zniszczyć swoje rolnictwo, żeby ktoś na świecie na tym zarobił. Ukraińcy powinni zrozumieć, że ich zboże jest potrzebne tam, gdzie jest głód. Północna Afryka, Czarna Afryka, Bliski Wschód, Południowa Azja, tam jest głód i świat powinien pomóc, również Unia Europejska, która w geście Piłata przez długi czas umywała ręce, mówiąc, że nie jest jej problemem eksport do Afryki. Tak, to jest również jej problem, bo skutkiem tego będą wielkie migracje z Afryki, jeżeli tam zabraknie żywności, ale Ukraina tam powinna starać się przede wszystkim z tą żywnością dotrzeć, ale Ukraina chce wykorzystać moment dziejowy tego otwarcia Unii Europejskiej i wejść na trwałe na rynek żywności Unii Europejskiej, gdzie do tej pory było to powstrzymywane przez cła, przez kontyngenty, przez różnego rodzaju działania osłonowe, które również ministrowie rolnictwa bardzo mocno co roku pilnowali. Również ja to robiłem, kiedy byłem ministrem. Ale teraz Ukraina właściwie mówi otwartym tekstem. W dużej mierze jest to tekst tych koncernów międzynarodowych, politycy ukraińscy, oligarchowie mówią językiem tych międzynarodowych korporacji, chcą wejść do Unii Europejskiej z żywnością, nie do Afryki. Afryka już ich nie interesuje, więc my na to pozwolić nie możemy. Ale ja jestem absolutnie przekonany,
że jest to historyczny moment, kiedy te dwa kraje, chociaż Ukraińcy zaczynają zmieniać retorykę i to jest dla mnie bardzo przykre i dokuczliwe, te dwa kraje miały szansę, nie chcę mówić w czasie przeszłym, chciałbym wierzyć, że to jeszcze przed nami, zbudowania silnego bloku politycznego i gospodarczego, do którego w sposób naturalny te mniejsze kraje z naszej części Europy by oscylowały, po to, żeby tu stworzyć pewną nową jakość geopolityczną, która mogłaby być pewną przeciwwagą dla Berlina, dla Brukseli. Ale Ukraińcy, nagle się okazuje, że zaczynają bardziej pilnować, nie wiem, czyich interesów, bo to trudno powiedzieć, że to są interesy narodu ukraińskiego. Panie ministrze, zaczynają być wobec nas bardzo nieprzyjemni, również w tej swojej retoryce. Do tego wyjścia. Z Ukraińcami trzeba prowadzić poważne rozmowy o tym, jak poukładać nasze relacje na przyszłość, twarde rozmowy i tak jak oni bronią własnego interesu w sposób brutalny w tej chwili, tak samo my mamy obowiązek bronić naszego własnego interesu i szukać takich rozwiązań, które by sprawiły, że w obszarze rolnictwa będziemy wspólnie tworzyli ofertę żywnościową dla ludzkości. Będziemy tworzyli wspólną ofertę wysyłaną w świat, tam, gdzie ta żywność jest potrzebna. Panie ministrze, w związku z tym, ja się na tym nie znam, przyznaję, ale jest taka sytuacja, że w Afryce brakuje zboża cały czas. Z tego, co przeczytałem, te kraje afrykańskie są skłonne płacić za to zboże i co więcej poszukują na rynkach tego zboża. No, rozumiem, że z naszej strony wysyłanie tego zboża polskiego na Ukrainę, znaczy do Afryki, wymaga jakiegoś współdziałania z Komisją Europejską, tam z innymi instytucjami europejskimi, ale czy jeżeli Polska i Ukraina razem mają problemy z nadwyżkami i się kanibalizują, to dlaczego i my, proszę mi wytłumaczyć, proszę człowiekowi, który tego nie rozumie. Dlaczego nie zadbamy za wszelką cenę, żeby to te nadwyżki zboża sprzedać do Afryki, mieć z tym spokój, a w dodatku pomóc tej Afryce jeszcze zarobić na tym? Ale my to robimy ze swoim zbożem. Ja chcę panu powiedzieć i wszystkim telewidzom, że Polska jest krajem nadwyżkowym. My co roku około 10 milionów ton swojego zboża eksportujemy. Właśnie również do tej Afryki, do tych innych krajów, gdzie jest głód. Ale to jest maksimum przepustowości naszych portów. Nic więcej się nie uda. To są jakieś mrzonki, że my jesteśmy w stanie więcej wyeksportować. Notabene, polskie zboże eksportują zachodnie firmy, które dzierżawią nabrzeża w polskich portach. W rękach państwowych nie ma żadnego nabrzeża. To firmy niemiecka, holenderska, kanadyjska, amerykańska decydują o tym, ile chcą eksportować i za jaką cenę. Natomiast my, jeżeli jeszcze dodatkowo ileś milionów ton zboża z Ukrainy dojdzie do tych samych kanałów sprzed eksportu, no to zostaniemy ze swoim zbożem. No więc to jest sprawa bardzo otwarta do Afryki. Po pierwsze, eksport z Bałtyku jest dużo droższy niż eksport z Morza Czarnego, ponieważ żeby dopłynąć do północnej Afryki czy do kanału Sueskiego, to trzeba wiele tysięcy mil morskich jeszcze pokonać, opływając Europę przez tam Morze Północne, Biskaje i tak dalej. Więc Ukraińcy powinni robić wszystko, ONZ powinien się w to zaangażować, Komisja Europejska, żeby odblokować kanał czarnomorski, bo tylko on jest realną możliwością wywiezienia zboża z Ukrainy. Tylko że Ukraińcy jakoś ostatnio zamilkli o tych staraniach, by odblokować, tam Turcja się w to angażuje, by odblokować kanał czarnomorski. Nie, tylko im wyłącznie interesuje już nie tranzyt przez Polskę, tylko eksport do Unii Europejskiej, czyli w pierwszej kolejności do krajów graniczących. Na to nie ma naszej zgody. Nie ma zgody na to, żebyśmy znowu przeżywali to, co półtora roku temu już przeżyliśmy, co rozwaliło rynek zbóż w Polsce, a teraz, żeby gospodarstwa przetrwały, to trzeba środki budżetowe przeznaczać na wsparcie dla gospodarstw, żeby przetrwały do następnego roku. Dobra, Unia Europejska, znosząc cła, otwierając granice bez opamiętania, ten problem wywołała, ale również ja podkreślam, że zabrakło też przezorności u nas. Teraz to już jest wszystko płacz nad rozmlanym mlekiem. Teraz trzeba pilnować, żeby ta zła sytuacja, którą trzeba było miliardami naprawiać, część tych pieniędzy do rolników trafiła, część nie trafiła jeszcze, ale trafi, proszę być o to spokojny, żeby ta sytuacja się nie powtórzyła. Możemy pomóc Ukraińcom w ograniczonym tranzycie, on nie będzie duży i musi być szczelny, żeby nie było znowu pokusy złodziejstwa ze strony różnych firm w Polsce. Zresztą chcę powiedzieć, również widzów poinformować, że wszyscy, którzy sprowadzili zboże techniczne, które nie podlegało żadnym kontrolom, bo przepisy na to nie pozwalają, żeby kontrolować,
Te wszystkie firmy, które to zboże sprowadziły, są w tej chwili w postępowaniu prokuratorskim i myślę, że większość z nich trafi do sądu, bo nie można tolerować takiego złodziejstwa, takiego oszustwa, jakie miało miejsce. Dlatego trzeba dmuchać na zimne i nie wolno do czasu ustalenia w postaci jakiegoś traktatu międzynarodowego czy traktatu międzypaństwowego zasad, który by uregulował zasady handlu z Ukrainą i tej współpracy w zakresie rolnictwa, do tego czasu nie wolno sprowadzać z Ukrainy żywności w ilościach i w tych sektorach, które absolutnie zniszczą polskie rolnictwo. To jest determinacja premiera, to determinacja rządu Prawa i Sprawiedliwości i cieszę się, że wreszcie również i mój głos zaczyna być realizowany, bo przez wiele miesięcy był bagatelizowany. Ale pojawiają się też inne głosy. Wspominał pan o waszej konkurencji politycznej. No, w tym momencie rolniczy reprezentant obozu Donalda Tuska i jego nowy polityczny kolega Michał Kołodziejczak ogłosił utworzenie funduszu stabilizacyjnego, który miałby, ten fundusz miałby zapobiegać przeciąganiu się płatnościom za żywność, za torom płatniczym, no jak rozumiem też jakiemuś magazynowaniu nadwyżek. Oczywiście można śmiać się, że to jak trochę, że jeszcze wystarczy wypuścić obligacje tego funduszu i będzie jak w dyźmie, ale z drugiej strony to jest hasło, które pojawiało się wielokrotnie i również PiS mówiło o rozwiązaniu tego problemu. Ja nie bagatelizuję żadnych propozycji, nawet od Kołodziejczaka. Co prawda mam problem w ocenie, czy oceniać to, co on przez miesiące mówił, to było i bałamutne i takie tam niepoważne, właściwie nikt tego poważnie nie traktował. Czy teraz, jako już ponoć ugłaskany i taki poważny polityk Koalicji Obywatelskiej głosi jakieś hasła. Fundusz, który miałby chronić w jakiś sposób płatności dla rolników w sytuacji kłopotów firm kupujących, czy też bankructwa tych firm, chociaż jest to bardzo trudne do wprowadzenia, ale taki fundusz już powstał. To Kołodziejczak się spóźnił, ponieważ Fundusz Ochrony Rolnictwa już funkcjonuje. Ma budżet na ten rok 50 milionów, w kolejnych latach to będą tam znacznie większe pieniądze. Oczywiście trzeba też pilnować, żeby nie było zmowy między rolnikami a tymi, którzy kupują. Się dogadamy, podzielimy się kasą pod stołem, a państwo będzie płaciło. Natomiast propozycje pana Kołodziejczaka, Agrounii, jak rozumiem, w ramach tych 100, jak to tam się nazywało, konkretów prawa Platformy Obywatelskiej, to jakieś zabrzmiały trochę jak pisk myszy. Bardzo dokładnie to przesłuchałem, no, co tam pan Kołodziejczak i jakaś działaczka Agrounii mówiły. No, pani dokonała odkrycia wręcz kopernikańskiego, mówiąc o tym, że kobiety na wsi są bardzo ważne. No, no mnie do tego nie potrzeba przekonywać. Jestem jednym z twórców ustawy o kołach gospodyń wiejskich i absolutnie jestem przekonany, że kobiety są wyjątkowo aktywną. Może czasami, panowie, nie obraźcie się, mądrzejszą częścią społeczności na wsi. No ale to pani przedstawiła jako konkret. To jest konkret, proszę państwa, że kobiety na wsi są dyrektorkami, są prezeskami, są menedżerkami. No są i takie, i są również takie, które nie są menedżerkami czy prezeskami. A Kołodziejczak mówi, że trzeba utworzyć w miastach bazary, gdzie społeczeństwo będzie się zaopatrywało najlepiej po pracy, a rolników trzeba oprzyrządować jakąś aplikacją elektroniczną, żeby ci zamawiający żywność na tym bazarze mogli to robić przez internet, a rolnicy będą przygotowywali. To jest jakieś rozwiązanie, sprzedaż wysyłkowa, sprzedaż, zamawianie przez internet. To się rozwija, są takie działania, które w całej Polsce podejmują ośrodki doradztwa rolniczego, ale to bym jeszcze rozumiał, że to ma to wesprzeć i tutaj akurat nie widzę nic zdrożnego w propozycji Kołodziejczaka. I drugie, ma być utworzone, UOKiK ma mieć uprawnienia prokuratora, żeby te paskudne supermarkety gonił, żeby płaciły. No, to również powinno być rozwiązane w postaci terminowych płatności i państwo tu musi tego pilnować, ale no, panie redaktorze, jak na skalę problemów w rolnictwie i tych protestów, które praktycznie co chwilę Kołodziejczak gdzieś tam robił, a protestował już nie tylko w sprawach rolnych, ale i kobiety protestowały, jest Kołodziejczak, lekarze w Białym Miasteczku, rybacy na Helu, Kołodziejczak przy nich, górnicy, Kołodziejczak przy nich. W jednej wsi chcą budować chlewnie, Kołodziejczak chce budować chlewnie. W innych nie chcą budować chlewni, protestuje, że nie chce budować chlewni. No na Boga, to ja nie wiem, co ja mam oceniać. Zresztą również
Ja z Michałem jestem na ty, tak na marginesie. Zastanawiam się, czy on wie, w jakiej koalicji funkcjonuje. Bo jemu się wydaje, że jest kimś tam istotnym. Ja uważam, że Tusk pobawi się jak kot myszą, bo na razie jest Kołodziejczak mu potrzebny jako tam trochę taka zabawka i pokazanie, że jednak na wsi Platforma też jak ma jakichś zwolenników. Ale na przykład bardzo poważnym koalicjantem są Zieloni. Ja przejrzałem dokładnie program Zielonych. Zresztą jakaś działaczka również na tym kongresie w Tarnowie o tym mówiła. Tam jest zdecydowana niechęć do hodowli zwierząt. Chciałbym, żeby Kołodziejczak na ten temat się wypowiedział. Generalnie pójście w kierunku istotnego wzmocnienia ochrony przyrody poprzez realizację dyrektyw i prawa unijnego, zwiększania terenów chronionych, gdzie rolnictwa nie będzie można robić, powrotu do jakiejś absurdalnej koncepcji zalania w Polsce około 400 tysięcy hektarów, bo mamy odtworzyć tereny podmokłe, bo sobie Komisja Europejska tak życzy. No więc ja nie wiem, czy Michał Kołodziejczak również jest zwolennikiem tego antychłopskiego, antyrolniczego programu, który chce realizować Partia Zieloni, między innymi Piątka dla Zwierząt, to jest, przez nich była mocno popierana, przeciwko której ja tak zdecydowanie zaprotestowałem. Więc wydaje mi się, że trudno jest oceniać propozycje Kołodziejczaka, bo ja do końca nie wiem, czy to są propozycje poważnego gracza, jakim jest Platforma w tej koalicji, czy to jego jakieś tam znowu opowieści, czy inni będą kreowali program, a on tylko będzie legitymizował Zielonych i niszczenie rolnictwa. No, dla mnie to jest naprawdę trudne do ocenienia. Uważam, że jego parcie osobiste, chęć zostania posłem, notabene jemu się wydaje, że jeden poseł w Sejmie coś znaczy. No, znaczy tyle co nic, albo mniej jak zero, jak to tutaj kiedyś tam śpiewano. Więc będzie taką zabawką w rękach Tuska, który już nie takich zawodników, dużo większych, poważniejszych, by przypomnieć całe jego praktycznie otoczenie, które skasował. Nie takich już kasował, pewnie to spotka i Kołodziejczaka. Dla wsi jest to rozczarowanie, również dla tych wszystkich, którzy uwierzyli Kołodziejczakowi. Ja zresztą starałem się nie krytykować tej formacji, sądząc, że te wygłupy to jest raczej na karb młodości, takiego charakteru, takiego trochę przekonania, że awanturą można coś rozwiązać, kładłem. Natomiast wielu młodych ludzi uwierzyło, finansowało, jeździło na te wszystkie eventy, czują się głęboko, głęboko rozczarowani. No ale to jest problem koalicji obywatelskiej Tuska, Kołodziejczaka. Ja chcę bardzo mocno zaangażować się w konkretny, ekonomiczny program dla polskiej wsi, który realizowałem jako minister i cieszę się, że PiS wyciąga wnioski z błędów i chce dalej ze mną ten program realizować. Rozmawialiśmy sporo o kulturze politycznej i kulturze rolniczej, to przejdźmy do kultury filmowej na chwilę, czy do sztuki właściwie. No, domyślam się, że nie widział pan, jak wszyscy właściwie, jeszcze filmu Agnieszki Holland. Natomiast ja chciałem pana, jako człowieka znającego bardzo dobrze wieś i zajmującego się nią zawodowo, zapytać o rzecz towarzyszącą niejako promocji filmu i tym wszystkim debatom, ponieważ reżyserka Agnieszka Holland, opowiadając o swoim dziele i o tej sytuacji społecznej, która jej zdaniem przyczyniła się do stworzenia tego filmu, bardzo często nie tylko mówi o Straży Granicznej, ale też mówi o właściwie o społeczeństwie polskim jako o rodzaju, czy właściwie o takiej rzeczywistości społecznej zbliżonej do rzeczywistości szmalcowników w czasie II wojny światowej. No chociażby mówiąc, że ci, którzy dzisiaj protestują przeciwko temu działaniom Straży Granicznej powstrzymującym falę imigrantów wysyłanych do nas przez władze Białorusi, że ci ludzie, którzy przeciwko temu protestują, że będą kiedyś nazwani sprawiedliwymi. Równocześnie jest tworzony też często taki obraz jakichś takich polskich chłopów, którzy polują, tak jak szmalcownicy, na uciekinierów. To jest coś takiego, co bardzo mocno temu wszystkiemu towarzyszy. I ja zauważyłem, że przy całym tym trendzie na to tworzenie takiej paraboli między jakimiś współpracownikami nazistów, szmalcownikami, a dzisiejszymi Polakami, bardzo często atakowana jest równocześnie wieś. Czy to jest na wsi odbierane, że coś takiego się dzieje?
Ja bym chciał trochę szerzej twórczość Agnieszki Holland, no wybitnej reżyserki, ale ostatnie lata, ja tego filmu nie oglądałem, pójdę go obejrzę oczywiście, pewnie to będzie dla mnie smutne doświadczenie, ale można komentować coś, co się widziało. Natomiast nie wiem, skąd się bierze taka obsesyjna niechęć do Polaków. Twierdzenie, że Polacy poza pewnie wybitnymi elitami, do których ona się zalicza, pewnie tak uważa, są prymitywnym motłochem, są jakimś plebsem, który właśnie poluje, tak jak szmalcownicy na Żydów, teraz zaciera ręce i rechocze, kiedy są blokowane granice i ci ludzie, którzy chcieliby się nielegalnie do Polski dostać. To jest też dla mnie smutne, ponieważ pokazała również taki obrzydliwy, nieprawdziwy, podkreślam, nieprawdziwy obraz w jednym ze swoich filmów, który nazywał się Pokot, gdzie przedstawiła zmierzałem do tego. Taką ideologię ubóstwienia przyrody, wręcz nowej religii stworzonej z przyrody, bo tam jest dobra przyroda, są szlachetne zwierzęta i podli ludzie, myśliwych, którzy pewnie nie są wolni od wad. Ja mam wielu przyjaciół myśliwych, chociaż sam nie poluję. Przedstawiła jako bandę szubrawców, barbarzyńców, pijaków, okrutników, zbójów, jakichś typów spod ciemnej gwiazdy, opluwając całe to środowisko myśliwych, to jest 150 tysięcy ludzi w Polsce, ludzi pewnie skomplikowanych jak całe społeczeństwo, ale jednak wielu z nich kultywuje tradycje, to są ludzie szlachetni, oddani Polsce. Tam przedstawiła właśnie swoje impresje, swoje wyobrażenie o tym obrzydliwym środowisku myśliwych. A teraz rozszerza to, mówiąc o obrzydliwym środowisku Polaków, polskiej wsi. To jest kiedyś Kosiński w Niebieskim Ptaku o tym pisał. To się wpisuje w taką narrację, jakie obrzydliwe jest polskie społeczeństwo, polski naród. Ciemny, durny. Obraziła Podlasie przy okazji, bo ludzi tam pokazuje, jak miałem okazję wyczytać, jako ciemny motłoch. Co ją upoważnia do tego? Co upoważnia człowieka, którego Pan Bóg obdarzył jakimiś talentami do kręcenia filmu, talentami reżyserskimi? Tak jak czasami ktoś jest wybitnym aktorem, czy jest artystą w jakiejś innej dziedzinie. Co upoważnia do zajmowania się, wypowiadania się w sposób jednoznacznie negatywny o narodzie, o społeczeństwie, który tu od tysiąca lat niewolny od wad, ale tu jednak trwa, zachowując tradycje, budując dobrą przyszłość, wychowując dzieci, co upoważnia do takiego obrzydliwego traktowania Polaków, jak rozumiem. Nie wiem zresztą, czy czuję się Polką, czy nie. Panie ministrze, obrońcy... To jest dla mnie bardzo, bardzo przykre. I dla mnie przykre jest to, że ludzie, którzy w ten sposób atakują własny naród, znajdują w części społeczeństwa uznanie, szacunek, wręcz jakąś próbę gloryfikacji. No ale może to jest po prostu pewnego rodzaju wsadzenie kija w mrowisko. Maciej Sztur zauważył swojego czasu, że polskość to pomieszanie ogromu kompleksów z jeszcze większą dumą narodową. Jerzy Sztur o Polsce. Absurdalny antysemityzm, bo Żyda już nie ma, ale uczucie niechęci wobec niego pozostało. Olga Tokarczuk, noblistka. Wymyśliliśmy historię Polski jako kraju tolerancyjnego, otwartego jako kraju, który nie splamił się niczym złym w stosunku do swoich mniejszości. Tymczasem robiliśmy straszne rzeczy jako kolonizatorzy. Większość narodowa, która tłumiła mniejszość jako właściciele niewolników czy mordercy Żydów. To są bardzo drastyczne opinie, ale ich obrońcy czasami mówią, że my Polacy jesteśmy tak zakochani w sobie i tak źle przyjmujemy krytykę, że to jest jakieś brutalne wkładanie kija w mrowisko, żebyśmy spojrzeli krytycznie na siebie. Co pan na to? Panie redaktorze, przytacza pan pewien krąg ludzi wzajemnie się wspierających, Szturów, Tokarczuk, pewnie do tego Grabowskiego trzeba by dołożyć z jego kłamstwami historycznymi na temat mordowania Żydów przez Polaków. My nie jesteśmy narodem idealnym, nie jesteśmy narodem świętym. Jesteśmy skomplikowani, bo i historia nasza była skomplikowana, ale próba ubabrania, wmówienia, że jesteśmy narodem podłym,
narodem, który wymordował Żydów, właściwie Niemców nie było, jacyś naziści, nie wiadomo skąd ci wzięci, że jesteśmy okrutnikami, którzy nie chcą obcych, jakimiś ksenofobami, o to jesteśmy oskarżani, znajduje posłów w jakiejś części społeczeństwa, nie wiem, tego, który nie chce widzieć również tej jasnej, światłej strony, świetlanej strony narodu polskiego. Trzeba wyważyć. Myślę, że debaty o naszej kondycji, o tym, jaka była nasza historia, też i niełatwa historia chłopów, to ona nie jest czarno-biała. Tylko, że ktoś tych chłopów kiedyś upodlił, również sprowadzając do absolutnie jakiejś mierzwy, do tego, że reszta żyła z tego, co miliony chłopów w Polsce tyrało z nosem w ziemi, żeby reszta się mogła bawić. Złożona historia, ale to jest też pytanie o to, czy jakie w nas są intencje, czy chcemy pokazywać przykłady złe po to, żeby nigdy więcej ich nie popełniać, czy chcemy pokazywać przykłady dobre, żeby je naśladować, żeby mieć bohaterów, z których możemy być dumni. To jest kwestia osobistego podejścia. Jeżeli ktoś nienawidzi Polski, to będzie wyolbrzymiał tą złą, ciemną stronę narodu polskiego. Jeżeli ktoś Polskę kocha, będzie mówił o tym, były błędy, wycofajmy się z nich, przeprośmy. Jeżeli coś złego zrobiliśmy, przeprośmy, ale nie możemy mówić, że Polacy są narodem złym, który wszystkim dookoła wyrządza tylko krzywdę. Ja jestem mocno zaangażowany w dialog z Żydami. Jestem wiceprzewodniczącym Polsko-Izraelskiej Grupy Parlamentarnej. Wielokrotnie spotykam się nie tylko z ambasadorami. Niedawno grupa była w Izraelu, spotkaliśmy się z prezydentem Izraela. Spotykamy się z Żydami z diaspory, z tymi, którzy w Polsce żyją, z tymi, którzy przyjeżdżają ze świata, znam rabinów. Proszę mi wierzyć, większa w tej chwili agresja, nienawiść do Polaków jest ze strony Polaków niż ze strony tych Żydów. Oni mówią, była trudna historia. Byliście jako jedyni narażeni na absolutną śmierć. Byli wśród was również i źli. Szmalcownicy byli ci, których potem podziemie likwidowało, przez wyroki śmierci były wykonywane. Choćby na tego kapusia, który doniósł na rodzinę Ulmów. Parę miesięcy później wyrok i czapa. To Polacy również z tymi paskudnymi ludźmi robili sąd. Natomiast to nie Żydzi nas atakują, tylko część Polaków, która w ten sposób jakiś, nie wiem dlaczego, dla mnie niezrozumiały, w własnym narodzie upatruje wrogów, upatruje ludzi złych. Polacy są i tacy, i tacy. Pielęgnujmy bohaterów, brzydźmy się tymi, którzy w jakimś okresie często z pobudek niskich, ale najczęściej również ze strachu o własne życie, z pobudek niskich nie wytrzymali próby człowieczeństwa. Jestem absolutnie przekonany, że tych dobrych, że tych, którzy również ze względu na wiarę, którą wyznajemy, jesteśmy chrześcijanami, chyba że ktoś kwestionuje również to, tak jak pani Holland, że tych dobrych jest więcej. Dziękuję serdecznie za tą rozmowę. Dziękuję ślicznie. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy. Drodzy Państwo, zostańcie i weźcie udział w sądzie, czy Zielona Granica Agnieszki Holland to kampania, to element kampanii wyborczej toczącej się w tym czasie. A ja zapraszam na kolejną rozmowę już za chwilę. Moim gościem będzie Piotr Gruszczyn. Będziemy rozmawiali o tym, o czym wspomnieliśmy, o beatyfikacji rodziny Ulmów, która zginęła za ratowanie Żydów, a także o dziele Agnieszki Holland i kontrowersjach, które wzbudza. Właściwie bardziej kampania związana z tym dziełem i wypowiedzi reżyserki, bo filmu jeszcze przynajmniej nie oglądałem, więc na temat samego filmu nie będę się wypowiadał. Ja lubię spektakl i bardzo mnie interesowało takie starcie Jarka z, jak Giertek ma na imię? Roman. Roman, z Romanem, no. Ale poważnie, wydaje mi się, że problem polega na tym, że ten algorytm tematów, który funkcjonuje w polityce europejskiej, światowej, jest fałszywy i nie mówi o tym, co jest najważniejsze i nie podejmuje najważniejszych wyzwań współczesności, takich jak ekologia, jak troska, jak migracja, jak pandemie, no po prostu tego wszystkiego, co wymaga zupełnie innego myślenia. I tak sobie pomyślałam,
gdyby przez 3 kadencje przestawić tę wajchę, wie pan, to jest jak z polem uprawnym, że trójpolówka, to było tak, że się tutaj zasieje, a tutaj się dało i zawsze zostaje u gór, żeby po prostu mogło odrosnąć to, żeby mogło się odżywić ta ziemia. Wydaje mi się, że polityka potrzebuje czegoś takiego, więc pomysł genderowy wydawał mi się najbardziej taki realny. No popatrzcie, tylko na 3 kadencje eksperyment taki, a nuż by się zrobiło lepiej na tym świecie. Już wracamy. Moim kolejnym gościem jest Piotr Gursztyn, dziennikarz, historyk, publicysta i, co nie bez znaczenia dla naszej rozmowy, autor książek dotyczących II wojny światowej, rozpoczęcia tejże wojny, a także zbrodni niemieckich podczas wojny, a o nich będziemy rozmawiać dzisiaj. Dzień dobry. Od nich właściwie zaczniemy naszą rozmowę. Doszło do tego, o co starano się od wielu lat, do beatyfikacji rodziny Ulmów. To właściwie jest takie, no rozumiem, że już zwieńczenie teraz w tym obszarze kościelnym starań, które trwały bardzo długo. Powstało muzeum, w ogóle tych Ulmów wygrzebano przede wszystkim z mroków najpierw niepamięci, później powstało ich muzeum, teraz udało się przeprowadzić beatyfikację. Czy można coś zrobić jeszcze więcej w sprawie Ulmów? No zawsze można. Ja bym wrócił jednak trochę do tego, jak to zostało wygrzebane, bo to jest zasługa bardzo konkretnego człowieka. No Mateusza Szmytmy, doktora, może już, nie wiem, czy nie ma habilitacji, to przepraszam tutaj pana wiceprezesa IPN-u Szpytmę, który jest spokrewniony z Ulmami, pochodzi z tamtej okolicy i on zaczął, ta praca trwała ileś lat. Muzeum istnieje od kilku lat, to jest, jeśli ktoś tam nie był, to ja zachęcam. To jest mało muzeum, ale znakomicie zrobione. Skądinąd jeden z takich najbardziej poruszających elementów ekspozycji jest w sali, która jest, tu państwo nie widzą, jak jest to studio, no, troszeczkę może większa od tego studia, jest taka makieta domu Ulmów. To była taka maluteńka chałupina. Myślę, że wiele osób ma pokój, nie wiem, salon w mieszkaniu większy niż cała była ta chałupina. Przedzielona na kuchnię jakieś drugie pomieszczenie i nad tym było ten stryszek, gdzie te 8 osób z tej rodziny żydowskiej było przechowywanych. I to jednocześnie ta 10-osobowa rodzina Ulmów na dole mieszkała. Czyli to pokazuje, że nawet niezależnie od tego niebezpieczeństwa, jak gigantycznym wyrzeczeniem, jakimś takim takim logistycznym problemem było przechowywanie tych ludzi. No pamiętajmy, że to była małorolna rodzina, która i bez tego miała kłopoty, żeby się wyżywić. Na dodatek w czasie wojny, kiedy obowiązywały kontyngenty, kiedy wielu rzeczy nie można było kupić, a jak można było kupić, to było straszliwie drogie. To robi ogromne wrażenie. Zresztą całe to muzeum robi ogromne wrażenie. To ja mogę tylko dodać, że zaledwie kilka kilometrów stamtąd był podobny dom Marcina Świetlika i jego rodziny, którzy mieli dużo więcej szczęścia i przeżyli wojnę, a dzisiaj ich drzewko rośnie w Jadwaszem. No dobrze, a czy coś takiego, to jest oczywiście wydarzenie, które dzieje się w obszarze kościelnym, kiedy się obserwowało, w Polsce było rozczarowanie, że światowe media albo tego nie zauważyły, albo zauważały z takim przekąsem, że Polacy próbują znowu się wybielić. Czy my wygrywamy tą batalię, czy przegrywamy? Nie przesadzał, że po prostu nie zauważają, no bo my też nie zauważamy masę rzeczy. My jesteśmy przewrażliwieni trochę. Trochę jesteśmy przewrażliwieni, poza tym oczekujemy zbyt szybkich efektów. Ja uważam, że tutaj analogią jest sprawa rotmistrza Pileckiego, który w latach 90. był kompletnie nieznany. Ja, absolwent historii, który od dziecka był, nie wiem, po prostu żyłem historią, bo cały czas coś czytałem. Ja nie pamiętam, kiedy pierwszy raz usłyszałem o rotmistrzu Pileckim. Na pewno to nie było jeszcze za czasów komuny, to musiało być długo, długo, długo później. Naprawdę nie potrafię odtworzyć tego momentu. On został, też można powiedzieć, wydobyty, odtworzony i to skądinąd rosyjska propaganda państwowa. Były takie komentarze z jakąś wściekłością, że Polakom się udało z tym Pileckim, że to jest po prostu taki majster sztyk, Rosjan straszliwie boli, no bo nie dość, że ofiara nazizmu, to jeszcze komunizmu. I to jest taki po prostu diabelski majstersztyk tych chytrych Polaków, bo akurat na wschodzie uważani jesteśmy akurat za tych chytrych, a nie tych ciamajdowatych. To tak a propos polskiej samooceny. I było widać, jak to z rotmistrzem Pileckim działo, że to ile jakieś po prostu systematyczna, długoletnia, zresztą nawet nie tak bardzo długoletnia, to była kwestia 10, może kilkunastu lat. No to jest może długo, ale to jest
to jest mniej niż życie jednego pokolenia. Sądzę, że służbami, jeśli będzie dobrze, wszystko dobrze pójdzie, to tak będzie. To instytucje państwowe odgrywają ogromną rolę. Czyli to małe muzeum, ono jest małe, ale jak widziałem, ono jest sprawnie prowadzone. To jest rola Instytutu Pileckiego, tym bardziej IPN-u, który akurat ma bardziej krajowe zadania ustawowe, ale tak się trochę próbują, widzę, rozpychać też międzynarodowo. Różnego tego typu instytucji, więc jeśli to będzie tak prowadzone, jak było rozgłaszana sprawa rotmistrza Pileckiego, to będzie podobnie. No to są na przykład takie mało znane fakty. No, Instytut Pileckiego znalazł amerykańskiego autora, dobrego dziennikarza, autora książek i mu zaproponował napisanie książki o Pileckim. Ona wyszła, jest dostępna też po polsku pod tytułem Ochotnik. No, jemu po prostu zainteresowano go tematem i podsunięto materiały. To są takie elementy. No, profesor Patriczelli we Włoszech napisał tę książkę, nie wiem już w jakim trybie, czy sam na to wpadł, czy zresztą podobny tytuł Ochotnik, czy taki sam tytuł wręcz, czy jemu ktoś zasugerował, no ale tak czy siak książka powstała i akurat to jest znana postać. Ale my stawiamy tak naprawdę przed Ulmami gigantyczne zadanie, ponieważ no, w gruncie rzeczy trochę na nich ma się oprzeć no, prezentacja całego bardzo dużego grona ludzi, bez względu czy były to setki czy tysiące, bo tak naprawdę jest to niepoliczalne i wielokrotnie przekracza ilość drzewek w Jadwasze. No wiem, że mówimy o tysiącach albo dziesiątkach tysięcy ludzi zaangażowanych w ratowanie Żydów. Czy oni to udźwigną na swoich barkach? Nie, względnie tak. To jest tak, mówię to jako człowiek, który pracował ileś lat w telewizji i patrzył obrazkiem na wiele rzeczy. Józef Ulma był fotografem. On zostawił po sobie masę zdjęć. No, obraz działa w sposób uderzający. Zresztą mi się temu głos łamie, jak o tym mówi, to dzieci, nie? No, jakie to robi wrażenie. Ja widzę, już w internecie krążą te zdjęcia koloryzowane, przerabiane, takie, które jest ta moda. Zresztą całkiem ładne, mi się to podoba. One są bardzo sugestywne. One są wstrząsające, no, jeżeli się... Ja uważam, że akurat te, używając tę rosyjską retorykę, te chytre paliaki, no to oni dobrze robią, bo oni tak, najpierw znaleźli Sendlerową. Czy właściwie Amerykanie znaleźli Polakom Sendlerową, bo Polska też tak specjalnie się panią Sendlerową nie interesowała. Jakieś amerykańskie uczennice znalazły, potem przejęliśmy i tutaj się udało. No tylko, że z nią jest tak w cudzysłowie problem, że ona jest wielkomiejska, wykształcona kobieta z dużego miasta. Więc zawsze to można było, no tak, no ale ci krwiożercy, wieśniacy tam, to oni to wiadomo, że oni tam nie oszczędzali tych Żydów. No i tu mamy tych, w cudzysłowie, krwiożerczych wieśniaków, no po prostu z krwi i kości bardzo biednych chłopów. Nie? Oni, to jest doskonałe uzupełnienie tego obrazu. Dobrze, to wywołałeś wilka z lasu, a właściwie, no nie wiem, czy panią Holland, czy jej bohaterów z lasu, ponieważ wnuczęta tych krwiożerców czy chłopów mają wedle Agnieszki Holland robić mniej więcej to samo. Generalnie rzecz biorąc, jest wielka awantura o ten film. Nie wiemy, co jest w filmie, bo jak tu siedzimy, obydwaj go nie oglądaliśmy, podobnie jak większość osób, nie jest jeszcze dostępny. Ale jest trailer. No możemy założyć, że trailer... Ale jest trailer. No można założyć, że trailer jest inny niż treść i że w samym filmie Straż Graniczna to są aniołowie. Wypełnieni humanitaryzmem sanitariusze, którzy pomagają tym ludziom, odprawiają ich, a potem puszczają dalej na zachód. No chyba tak nie jest. Trailer pokazuje, że pokazana jest ta formacja w sposób dość straszliwy. Agnieszka Holland bardzo brutalnie się wypowiada właściwie w gruncie rzeczy o społeczeństwie, a przynajmniej o dużej części społeczeństwa, snując bardzo liczne porównania właśnie z czasami nazistowskimi, mówiąc, że ci ludzie, którzy dzisiaj protestują, to będą nazywani sprawiedliwymi. Opowiada o strażnikach granicznych, którzy otwierają samochody i szukają semitów, wypuszczając Aryjczyków. No to są mniej więcej tego rodzaju wywiad był w Newsweeku, to są tego rodzaju mniej więcej historie. Czy to jest kolejny film, który przejdzie i kolejna awantura, imba, jak to się teraz często, jak to się teraz w internecie mówi, czy to jednak coś z tego zostanie? Jest to technicznie, ma już swoje lata, ale technicznie jest to wybitna reżyser. I tak, i siak. Ja uważam, że czy ona jest wybitna? No ma swoje zasługi, ale no pamiętam z takich rzeczy, które dokładnie obejrzałem poza Europą, ale no, to było bardzo dawno temu, był taki... To bardzo dobry film zresztą. Dobry. No. No, kręciła taki serial Ekipa tak ze 20 parę lat temu. Akurat wtedy byłem reporterem telewizyjnym i siedziałem w tej polityce po uszy i tak oglądaliśmy.
co to są za bzdury? To jest po prostu jakieś po prostu imaginacja człowieka, który nie ma pojęcia o tym, jak naprawdę wygląda ta realna polityka, więc no, tym, no, rzeczywiście żyjemy od inby do inby, jesteśmy bombardowani impulsami, jakoś to przejdzie, ci przekonani, jedni się przekonają tak, drudzy tak, ale coś zostaje niestety, bo ten film będzie krążył, no to na różnego rodzaju nośnikach w internecie to będzie dostępny, jakoś to będzie zostawało, no propaganda rosyjska, białoruska jakoś to odnotowała pozytywnie, ucieszyli się z tego powodu, że taki film jest, bo uznali jako dowód swoich racji. No, tak to zadziałało. No, akurat nie trzeba było tu być prorokiem, żeby odgadnąć, że tak będzie. Więc jakieś szkody będą. Choć też, no, jak to zawsze, trochę tak, trochę siak będzie. No. Ja powiem tak, no, bo to jest ten kontekst, o którym tutaj rozmawiamy. No, polska lewica ma takie słowo, które mi się podoba, które ja używam, bo ono jest dość trafne. Klasizm. Jest takie pojęcie klasizm, że pewni ludzie w Polsce, czy pewnie w innych krajach też tak może być, nie? Uważają się za trochę lepszych i generalnie albo mają taki bardzo protekcjonalny, albo on wręcz pogardliwy stosunek do tego to całego... Nie, to nie polska lewica, tylko Karol Marx to wymyślił, a nawet wymyślał. Ale on nie używał tego słowa. Nie, to jest takie słowo typowe z internetu. To ono wcześniej nie było używane. No dobrze. Nie, bo tutaj jest coś takiego, no właśnie dotyczące statusu społecznego. Marx się odnosił jednak do tego statusu materialnego, władzy i tak dalej, a tutaj jest jeszcze ten dotyczący takiego, jakby to powiedzieć, szacunku społecznego. No i ten lud, no, jest traktowany właśnie tak z góry. No, w Straży Granicznej, czy w wojsku zawodowo, czy nie wiem, w służbie czynnej, jak jest terytorialna służba wojskowa, raczej nie służą znajomi takich ludzi jak pani Holland. No, ona tych ludzi nie zna osobiście. Nie ma stosunku emocjonalnego, pozytywnego w tym sensie, żeby obrażała kogoś innego. No, jeśli się popatrzy na rekrutację Straży Granicznej, ja akurat to znam, bo ja pochodzę z pogranicznego miasta, no to tam właśnie służą chłopcy i dziewczyny właśnie z małych miast, ze wsi i tak dalej. No to ich jest łatwo bić, bo oni się nie odwiną. Co? No a oni są, Wyjaśnijmy, jak znasz tych ludzi ze Straży Granicznej. Ja też jakiś poznałem. Nie sprawili na mnie wrażenia antysemitów, ludzi żonnych krwi, sadystów, zboczeńców. Właściwie poznałem kilka razy irytujących strażników w takich już moich sytuacjach, natomiast nigdy nie poznałem kogoś, kto sprawiałby takie wrażenie. Nie, to jest tak, że no, jednak do formacji mundurowych przyjmuje się ludzi po testach psychologicznych, to po pierwsze. Ja taki test na przykład przechodziłem, mój był rygorystyczny, no to po prostu, nie wiem, może gdzieś są mniej rygorystyczne. Jesteś żołnierzem Wojsk Obrony Terytorialnej. No tak, no to ten mój, w moim przypadku test był rygorystyczny. Po drugie jest też tak, że na przykład w czasie szkolenia prawnego to podkreślano, że żołnierz nie ma prawa wykonać rozkazu niezgodnego z rozkazem, jeśli ma obowiązującym prawem. Jeśli ma wątpliwości, może poprosić na piśmie, ale w zasadzie ma obowiązek odmowy pod sankcją karną. Więc ja tak średnio wierzę. Oczywiście no, zawsze mogą być jakieś nadużycia, zawsze może być jakieś nagięcie prawa. No, ludzie są tylko ludźmi, ale ja nie wierzę absolutnie w jakąś skalę masową nadużyć, w te wszystkie historie tam po prostu o tych masowych grobach i tak dalej. W takie bajki absolutnie nie wierzę. No dobrze, to teraz zastanówmy się, ponieważ no, rzeczywiście jest to bardzo częste zobrazowanie miejsc, gdzie jest po prostu takie społeczeństwo polskie, szczególnie społeczeństwo wiejskie. Już rozmawialiśmy o tym z Janem Krzysztofem Ardanowskim. Nie wracajmy do samej wsi, ale spójrzmy na drugą stronę. Skąd się bierze taki obraz? No to jest jakieś poczucie wyższości i brak kontaktu z tymi ludźmi. No ten kontakt z tymi ludźmi jest taki, że ktoś tam pojedzie do swojego domku na Mazurach i zamieni trzy słowa z jakąś prostą sąsiadką, prostą w cudzysłowie. No, to, no dobrze, ale no, szczerze mówiąc, nie mam specjalnie dużego kontaktu, nie wiem, no to z Kaszubami na przykład, to ale wydają mi się jakimiś sympatycznymi ludźmi, którzy mieszkają w innej części Polski. No, ja jako człowiek z prowincji mam krewnych na prowincji, w związku z tym ja ich rozumiem, wiem, że nie są potworami, są ludźmi, jak to mówił minister Ardanowski, bo kawałek tej rozmowy obejrzałem, skomplikowanymi, ale nie są per saldo nie są ludźmi złymi, no i są ludźmi normalnymi. No ale mieliśmy całą tą awanturę o 500+, o tych ludziach, którzy, że tak powiem, defekują się na wydmach, bo dostali 500+, nie wiadomo, jak się zachowują. No mamy te takie statusowe gierki w Polsce, używam celowo języka lewicowego, żeby nie zostać tutaj jakieś tam prawackie kompleksy oskarżony. I tak to się odbywa. No. Poza tym, chciałem powiedzieć elity, no, ale ja powiem tak, w cudzysłowie elity artystyczne, no, uważają się za lepsze i też no, nie mają takiego powiązania z tym swoim etnosem. No, takie sytuacje też mieliśmy może poza Polską. No, jest słynny przykład Jane Fondy, Hanoi Jane, która w 72 roku pojechała do Wietnamu Północnego, pozowała z działkiem przeciwlotniczym, strzelając do amerykańskich samolotów. Iluś jeńców amerykańskich, którzy tam byli wtedy w niewoli
północno-wietnamskiej komunistycznej było potem torturowane, bo oni na przykład odmówili spotkania z nią. No i były takie sytuacje. Ktoś stracił życie. No to ona potem tego żałowała. No, no fajnie, że żałowała. To miłe z jej strony, że żałowała, no ale ci ludzie stracili życie. No ona nie była wtedy najmłodsza. Ona miała wtedy 30 parę lat. Była dojrzałą osobą. Ale to jest... W Polsce jest niemodnie o tym mówić. I mówią dlatego o tym często radykałowie. Ale Agnieszka Holland pochodzi z bardzo konkretnego domu i to jest no, temat trudny. Jej ojciec Henryk Holland był, no, można powiedzieć, zawodowym komunistą, później działaczem komunistycznym. Krążą złośliwie wrzucane te zdjęcia w internecie Agnieszki Holland, tam małej, z Bierutem. To jest problem, który dotyczy dużej części polskich elit artystycznych, też częściowo politycznych, bardzo często dziennikarskich. Generalnie rzecz biorąc, pochodzenie z komunistycznych, z komunistycznych domów. Czasami z domów, gdzie po prostu rodzicami czy dziadkami byli bezpośrednio zbrodniarze. To dotyczy też wielu dziennikarzy. Prawda? I teraz, nie oceniając ich, no niech nie odpowiada bezpośrednio za zbrodnie swoich rodziców, to prawda, ale czy to może mieć wpływ? Według mnie tak, absolutnie. No, oczywiście każdy przypadek jest inny, ale no jakaś, no, my wszyscy nosimy, no, nie wiem, psychologia mówi to, że każdy z nas jest obciążony jakimś bagażem doświadczeń rodzinnych. No, i w każdym przypadku, nie wiem, jeśli ktoś miał rodziców, miał to nieszczęście, że rodzice byli alkoholikami, no tak, to jest ten bagaż, nie? A to nagle, jeśli rodzice... No tak, ale ludzie w Polsce masowo chodzą do psychoterapeutów. Mi się też to zdarzyło, jeżeli mam jakiś problem, to tak, idę tutaj przepracowuję, a nie noszę nienawiść do sobie. W Niemczech o dzieciach nazistów, tych takich czołowych, topowych, też się mówi, że oni byli jakoś tym obciążeni. Jedni sobie dawali radę z tym, drudzy sobie nie dawali radę. I my lubimy się czepiać Niemców, jak tutaj obydwaj tak, siedzimy, ale Niemcy to przepracowali, bardzo wielu Niemców, dzieci nazistów także. Jedni to właśnie, tak, drudzy nie, to zgoda. Nie wszyscy, ale tak. Bardzo wielu to przepracowywało. Ale tu w przypadku tych rodzin komunistycznych, bardzo często wyobcowanych z tego powodu, nie wiem, to jest drażliwa sprawa akurat, bo często to byli ludzie pochodzenia żydowskiego. Oni zerwali korzenie rodzinne jeszcze przed wojną, no bo komunizm był nową wiarą, a środowisko to żydowskie było religijne. Na dodatek potem zdarzyła się tragedia Holokaustu. Efekt był taki, że właściwie ten krąg komunistyczny był dla nich ich jedyną rodziną. To był ich jedyny świat, który te małe dzieci wyrastały. One nie miały, bo nie mogły mieć babci gdzieś na prowincji, dziadka gdzieś na prowincji. Według mnie to miało wpływ na jakiś na rozwój psychiczny takich osób. Ja nie chcę przesądzać, no, że to... No, ale może... Znaczy, ja nie chcę powiedzieć, że to stworzyło potwory, ale określony typ mentalny w jakiś sposób to wytworzyło. I ja uważam, że no, każdy człowiek powinien mieć w sobie jakąś autorefleksję. Jeśli ktoś ma, nie wiem, dziadka nazistę albo ojca alkoholika, no to potrzebuje, żeby potem normalnie funkcjonować, dokonać pewnej autorefleksji. Znaczy, no, ale przede wszystkim... Nie tłumaczyć się za tego człowieka, bo nie odpowiada za niego, nie ponosić jego win, ale stwierdzić, co w danej osobowości nie jest obciążeniem, takim negatywnym obciążeniem. Temu służy gigantycznie dzisiaj rozwinięta branża psychoterapii, psychologii, psychiatrii czasami. No, w gruncie rzeczy prawie wszyscy z tego korzystają, jakieś tam złości czy nienawiści, które mają. Że ja korzystałem, jakieś złości czy nienawiści czy rozmaitego rodzaju problemy w ten sposób pozbywają się ich. Może to byłoby po prostu odpowiedzią stworzyć jakiś narodowy instytut pomagania dzieciom i wnukom stalinistów. Zaczynamy psychologizować, no ale... No, w drugą stronę też to następuje. No, jeżeli słyszymy, że ktoś dziedziczy szmalcownictwo i tak dalej, to tak? To prawda. Przecież my cały czas to słyszymy i to jest generalizowanie dotyczące w gruncie rzeczy całego społeczeństwa. Bo większość polskiego przedwojennego społeczeństwa, większość Polaków to są dzieci chłopów przedwojennych. Tak, ale tutaj też no, takim usprawiedliwieniem jest, że dobra, możemy się umówić, że my w tej rozmowie tego nie poruszymy, nie, ale te znaki zapytania, ktoś śledzi potem dyskusje internetowe, to ludzie o to pytają albo piszą, czasem mądrze, czasem nie mądrze, więc... Bardzo często nie mądrze. Tak, no ale sobie ludzie zadają pytanie, więc zgadzam się, no trzeba o tym rozmawiać. No dobrze, trzeba o tym rozmawiać, ale czy takie dzieło, jak teraz powstaje, to już przenosząc na grunt polityczny i tu będziemy zmierzać ku pytaniu, które zadaliśmy dzisiaj Państwu w naszej sondzie, czy dzieło, które powstaje, jest też Twoim zdaniem elementem kampanii wyborczej albo się w nią wpisuje? No są takie memy, siedzi Jarosław Kaczyński z tym panem Foglerem bodajże przy komputerze i tam jest taki zawsze, a teraz młody zrób coś, no to nie wiem, a teraz młody odpal panią Holland. No, zauważyłem, że jeżeli chodzi o tą stronę związaną z Donaldem Tuskiem,
W gruncie rzeczy wcale nie ma bardzo dużo obrońców pani Holland. Bronią ją oczywiście dziennikarze Gazety Wyborczej, ale też nie ma tam aż tak wielkiego frontu. Właściwie no, są takie postacie typu, nie wiem, już jakiś tam Silni Razem i tak dalej, no nie wiem, jakiś tam Krzysztof Luft czy inne kuriozalne już raczej postacie, ale generalnie rzecz biorąc ci liderzy tego środowiska nabrali wody w usta, więc być może politycznie to jest tak naprawdę wcale nie dla PiSu niewygodny film. Ja bym na ich miejscu też nabrał wodę w ustach i milczał i bym wyciszał tych Silnych Razem, bo rzeczywiście, bo ta dyskusja raczej nie służy Platformie i to jest jednak, no okej, no PiS ma jakieś tam kłopoty typu, że nie wiadomo ile wpuszczali tych imigrantów, chociaż z badań na przykład portalu OKO.press wychodzi, że wpuszczali tyle samo co Platforma, a właściwie bardzo mało i generalnie problem jest zdęty, ale Donald Tusk w roli ksenofobicznego hejtera jest akurat dość mało wiarygodny i to akurat nikt nie uwierzy, że jest skinem, powiem tak, więc ludzie mają w tyle głowę, no tak, on teraz tak gada, bo jest kampania, ale jak wygra, to pewnie Niemcy mu każą i wpuszczą. No bardzo dużo ludzi tak może sobie myśleć. Akurat imigracja, ja lubię patrzeć, co dają portale takie najbardziej komercyjne, takie, które nie mają powiedzmy jakiegoś mocnego takiego pędu ku jakiegoś ideologicznego, to one bardzo chętnie dają informacje typu, a imigrant tam dźgnął nożem w Paryżu, a tu zgwałcona turystka z jakiegoś kraju, to w tymże samym Paryżu, a to w Szwecji, policja chce ujawniać narodowość sprawców, w podtekście oczywiście chodzi o imigrantów. No i akurat no, wiem od znajomych, którzy pracują w takich portalach, że to się klika. To się bardzo klika. Poza tym Polacy jeżdżą i to są te stałe rozmowy. Akurat po wakacjach miałem ileś takich rozmów. Słuchaj, byłem w Berlinie, byłem w Paryżu. Ojejku, jaki tam brud, jaki tam syf. A u nas w Warszawie jakoś czysto. No i każdy w domyśle, wiadomo dlaczego tak się dzieje. Wbrew pewnej takiej wyciszaniu tego tematu, bo to jest kwestia politycznej poprawności, to jest temat, który ludzi bardzo nurtuje. No dobrze, strona konserwatywna narzeka. Być może ktoś w PiSie, część PiSu zaciera rączki po cichu, bo film będzie zniechęcał mocno do tej strony liberalnej i równocześnie kierował sympatię w stronę prawicy, ale generalnie rzecz biorąc jest to element, w którym gdzieś tam my może też bierzemy udział, narzekania, że znowu ci artyści znowu plują na Polskę, znowu robią karierę światową na tym, że Polacy to antysemici, manipulują i tak dalej, szmalcownicy. No a z drugiej strony, kiedy powstaje film o jakimś polskim bohaterze, tego nikt nie ogląda, albo no, człowiek ogląda i w połowie jest znudzony. Prawda jest taka, że w Polsce ta strona liberalna, czy taka tak naprawdę bardzo często, bardzo mocno krytyczna w ogóle wobec Polaków jako społeczeństwa, Polski jako narodu, kręci lepsze filmy. Tworzy lepszą kulturę. To jest taki stereotyp. Tworzy lepszą kulturę, tworzy lepszą muzykę. Oczywiście. Od kilkudziesięciu lat polska kultura jest w jakiejś głębokiej depresji, żeby to łagodnie powiedzieć. W jakiejś bardzo głębokiej że to nie ma znaczenia tak naprawdę. Że jest produkowany content, ale ja nie zauważam nic wybitnego. Wybitne dzieła powstawały, kiedy jeszcze było pewne odcinanie kuponów od przeszłości. Jeszcze Andrzej Wajda Pana Tadeusza kręcąc, czy Katyn, otarł się o wybitność, ale to był twórca z innej zupełnie epoki. Ja uważam, że on był wielki, dlatego że jego wychowawcami byli ludzie jeszcze z jeszcze poprzedniej epoki. Ale już następne pokolenia już czegoś takiego nie mają. Uczciwie mówiąc, Katyn nie jest najlepszym filmem Andrzeja Wajdy. Co więcej, Andrzej jest sugestywny, nie dostał wówczas Oscara, za to trochę później Olga Tokarczuk dostała Nobla. A ja uważam, że akurat ona jest wytworem bardziej mody, czyli to ze wszystkimi skutkami tego, pozytywnymi takimi, że na początku jest fajnie, bo to się sprzedaje, wszyscy gadają, ale bardzo szybko potem spada to zainteresowanie. No pamiętasz tych noblistów? Szeroko pojęta prawica nawet nie tworzy niczego, co mogło być elementem mody. Nie, no tworzy swój content, który jest rzeczywiście mniej nośny, mniej głośny. Jest paździerzowy, nudny, ale przewidywalny. Ale to jest konkurowanie jednego paździerza z drugim paździerzem. No nie wiem. Nie, no jeden jest, być może ten jeden jest ładnie opakowany, ale prawdę powiedziawszy,
Człowiek on ma przełożenie, tak prawdę powiedziawszy. Potem ludzie się tym zaczytują. Nie, ja zwracam uwagę na... Ja wiem, że to była inna epoka. To inne nośniki wtedy były przekazu. Ale ponad 100 lat temu, jak Henryk Sienkiewicz napisał, zresztą krytykowany za to, że był bardzo popkulturowy w tamtym czasie, że to wybitny pisarz przeciętny, jak bodajże Gombrowicz o nim powiedział, ale to, co on pisał, to trafiało pod strzechę. To było czytane, to było komentowane. To było na przykład źródłem, wpływało na język codzienny. No, kończ pan wstydu oszczędź, no to po prostu to funkcjonowało potem przez 100 lat. Co więcej, całe warstwy chłopskie nauczyły się czytać na tym. Tak, ale my nie mamy nawet grepsów. Jeszcze w latach 90. robiono reklamy Ojciec prać, bo ludzie to rozumieli i te grepsy wchodziły w język ogólny, także ludzie prostu sobie żartowali. Bar wzięty kiedyś mówiono, dobijając się do barów w knajpie. Dokładnie tak. Teraz nie ma takich grepsów. Pamiętasz, jakie grepsy są Olgi Tokarczuk? No ale chłopaków nie płaczą. Jest dużo grepsów, które krążą. Trochę krąży jeszcze nadal chyba z Misia i z Barei, chociaż i one już się gubią. Ale to jest inna epoka. To jest poprzednia epoka. Bareja jest poprzednią epoką. Więc nawet popkultura nie produkuje już grepsów. No, ja się obawiam, że niestety ta druga strona konserwatywna nie ma swojej Agnieszki Holland dzisiaj. Nawet jeżeli nisko oceniać jej, czy słabiej oceniać warsztatowo jej nowsze filmy. Ja się zgadzam, tylko ja mam wątpliwość, czy to ma jakieś znaczenie. Według mnie to już nie ma żadnego znaczenia. A według mnie ma, ale cóż, nie dojdziemy w tej sprawie ani do porozumienia, ani nie skonfrontujemy swoich racji, bo nie mamy już na to czasu. Dziękuję bardzo serdecznie. Moim gościem był Piotr Górskin. Dziękuję serdecznie Państwu, ale to jeszcze nie koniec, gdyż zajmiemy się naszą sondą, której pytanie dla przypomnienia brzmiało, czy zielona granica Agnieszki Holland to element kampanii wyborczej. Mam już najświeższe odpowiedzi i stan starcia w tym momencie jest taki, że tak, za element kampanii wyborczej uznało zieloną granicę 61% z Państwa, szanownych Państwa głosujących, natomiast za nie element kampanii wyborczej uznało 39% z Państwa. Dziękuję serdecznie, zapraszam na jutro w imieniu Jacka Prusinowskiego, na siebie za tydzień, a w ogóle codziennie na Wieczorny Ekspres o godzinie 18:00. Pozdrawiam.